Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest firma Flying Atom Gold, prowadząca sprzedaż złota oraz srebra inwestycyjnego w postaci sztabek i monet od uznanych światowych producentów. Najpopularniejsze monety i sztabki można nabyć od ręki w jednym z 20 oddziałów, które znajdziecie na terenie całego kraju lub przez stronę internetową. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam garść informacji dotyczących istniejących, budowanych i planowanych dróg w województwie pomorskim. Filmem tym zaczynam robić serię o budowanych i planowanych drogach w poszczególnych województwach. Jako pierwsze zostało wybrane przeze mnie właśnie województwo pomorskie. Na początku dodam jeszcze jedno, ponieważ bardzo często mnie o to pytacie. W filmach korzystam z map OpenStreetMap wersja polska i niemiecka. Linki do map w pierwszym komentarzu oraz w opisie filmu. Nagrania, które są prezentowane w filmie, pochodzą z następujących kanałów. Bardzo polecam ich oglądanie. Na początek przypomnę w dużym skrócie, jakie autostrady i drogi ekspresowe już istnieją. Ich dokładniejsze omówienie możecie znaleźć w filmach opisujących poszczególne drogi. A więc w województwie pomorskim wybudowana jest już cała autostrada A1 z Pruszcza Gdańskiego w kierunku południowym. Wybudowana jest również droga ekspresowa S7 z Gdańska w stronę Warszawy. Kolejną trasą jest droga ekspresowa S6, czyli obecna obwodnica Gdańska, Gdyni i Sopotu. Warto tutaj wspomnieć, że obwodnica posiada status drogi ekspresowej, pomimo tego, że nie spełnia współczesnych wymogów technicznych dla tej klasy. Na większości odcinków nie posiada pasów awaryjnych. Odległości między węzłami, np. Gdynia Chważno, Gdynia Port lub Gdańsk Osowa, Gdańsk Owczarnia, jest mniejsza niż 1,5 km, a nawet 1 km. Węzły Gdańsk Szadułki i Gdańsk Kowale przez swoją konstrukcję powodują paraliż dróg lokalnych w godzinach szczytu. Trasa ma najwyższe w Polsce natężenie ruchu spośród wszystkich autostrad i dróg ekspresowych o dwóch pasach ruchu i ten przekrój zupełnie nie przystaje do tak dużej liczby pojazdów. Natomiast od węzła Gdynia Wielki Kack trasa S6 została w zeszłym roku ukończona do węzła Boże Pole Wielkie. Warto tutaj wspomnieć także o obwodnicy Kościerzyny w ciągu DK20. Droga, mimo że nie ma statusu drogi ekspresowej, to posiada przekrój 2 plus 1 oraz węzły drogowe. Dość podobnie wygląda sprawa z obwodnicą Chojnic w ciągu DK22. Posiada ona węzły drogowe i częściowo jedną, a częściowo dwie jezdnie. Przechodzimy do dróg będących w budowie. Pierwszą z nich jest obwodnica Metropolii Trójmiejskiej wraz z obwodnicą Żukowa. Nowa trasa przebiega w odległości kilku kilometrów na zachód od istniejącej trasy S6. Będzie posiadała przekrój dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu wraz z pasem awaryjnym oraz rezerwą pod trzeci pas ruchu. Trasa, patrząc od północy, zaczyna się na wybudowanym już węźle Chwaszczyno, gdzie budowana S7 dochodzi do węzła od strony południowo-zachodniej. Do węzła dochodzi trasa S6 z kierunku północno-zachodniego od strony Lęborka, Słupska i Szczecina. W stronę północno-wschodnią prowadzi ulica Chwaszczyńska, która obecnie ma oznaczenie S6, a docelowo będzie to S6 i S7. Dodatkowo węzeł posiada wyprowadzone jezdnie oraz łącznice w kierunku południowo-wschodnim do trasy S6. Jest to planowana trasa o nazwie Nowa Kielnieńska. Ma ona połączyć właśnie węzeł Chwaszczyno z obecną obwodnicą Trójmiasta, ale o tym później. Od tego węzła budowana obwodnica przebiega prawie równolegle do DK20. Pierwszy węzeł na nowej trasie to Miszewo, który leży około 8 km od węzła Chwaszczyno. Znajduje się on na połączeniu z ulicami Lotniczą oraz Bigusa. Budowany węzeł będzie węzłem typu Karo z jednym dużym rondem łączącym trzy ulice, a docelowo cztery, oraz czterema łącznicami. Takie rozwiązanie węzła jest zdecydowanie lepsze od rozwiązań z dwoma mniejszymi rondami po obu stronach. W mojej opinii dzięki takiemu projektowi nie będą tutaj tworzyły się wielkie korki. Następnie budowana trasa cały czas biegnie równolegle do DK20. W Żukowie S7 przetnie się z DK7, czyli ulicą Gdańską, jednak nie będzie tutaj węzła drogowego. Będzie on natomiast znajdował się pomiędzy wsiami Otomino i Przyjaźń i połączy S7 z budowaną obwodnicą Żukowa. W kierunku wschodnim do obecnej DK7 w stronę Gdańska będzie to droga jednojezdniowa, natomiast w kierunku zachodnim do DK20 prowadzić będzie bezkolizyjna droga dwujezdniowa. Węzeł Żukowo budowany jest jako koniczyna, ale nie zupełnie. Łącznica od strony południowo-zachodniej od Kościerzyny w ciągu DK20 w stronę S7 w kierunku Gdyni jest realizowana jako łącznica półbezpośrednia. Jest to bardzo dobra decyzja. Następnie trasa S7 będzie prowadziła w kierunku południowo-wschodnim.
Po około 4 km po obu stronach trasy budowane są parkingi kategorii pierwszej, które będą nazywały się MOP Widlino. Oprócz parkingu będą tutaj również toalety. Następnie po 5 km dojedziemy do kolejnego budowanego węzła lub lewo. Tutaj trasa S7 przetnie się z drogą wojewódzką numer 221 w stronę Gdańska i Kościerzyny. Będzie to węzeł typu trąbka. Po następnych 5 km dotrzemy do ostatniego węzła, który już istnieje, ale trwa jego całkowita przebudowa. Jest to węzeł Gdańsk Południe, gdzie S6 ponownie przecina się z S7. Łącznice, gdzie przewidywany jest największy ruch, są przebudowywane lub budowane od nowa jako bezpośrednie lub półbezpośrednie. Docelowo przebudowany ma również zostać węzeł Straszyn na połączeniu S6 z drogą wojewódzką 222. Uważam, że należy jak najszybciej ogłosić przetarg na tę przebudowę, albo, jeśli to możliwe, zlecić ją jako aneks do kontraktu obwodnicy metropolitalnej. Zadaniem budowanej obwodnicy metropolii trójmiejskiej jest wyprowadzenie tranzytu poza wiecznie zakorkowaną obecną obwodnicę, a co za tym idzie, zmniejszenie na niej korków. O ile na pewno osoby jadące od strony Warszawy i Łodzi w stronę Helu czy Słupska skorzystają z nowej trasy, o tyle dla osób podróżujących pomiędzy Gdańskiem, Gdynią i Sopotem nowa trasa za dużo nie da. Czy zatem korki na istniejącej S6 się skończą po oddaniu budowanej trasy? Na pewno ruch zmaleje, jednak nowa trasa nie spowoduje, że korki na niej znikną. Z obecnej S6 korzystają głównie mieszkańcy metropolii, natomiast z obwodnicy metropolii trójmiejskiej głównie będą korzystać kierowcy, którzy nie będą zatrzymywać się w Trójmieście. Obwodnica metropolii trójmiejskiej powinna zostać otwarta w pierwszej połowie 2025 roku. W województwie pomorskim w realizacji jest również S6 od węzła Boże Pole Wielkie do Koszalina. Trasa jest budowana w przekroju dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu. Droga przez znaczną część przebiega prawie równolegle do DK6. Największa zmiana jest pomiędzy wsią Pogorzelica a Redzikowo koło Słupska, gdzie trasa odbija znacznie na północ. Droga powinna zostać otwarta do końca 2025 roku, co niewątpliwie będzie ogromnym wydarzeniem. Przechodzimy do dróg planowanych. Obecnie trasa S7, wcześniej była to S6, zaczyna się skrzyżowaniem jednopoziomowym z ulicą Morską w Gdyni. W przyszłości planowane jest wydłużenie drogi w kierunku portu Gdynia, a w miejscu obecnego skrzyżowania ma powstać węzeł drogowy, którego robocza nazwa to Gdynia-Chylonia. Trasa ma się nazywać Droga Czerwona i ma być wybudowana w przekroju dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu wraz z węzłami drogowymi. Zadaniem drogi jest połączenie S7 z rozwijającym się portem w Gdyni oraz z terminalem promowym, na który przeniosły się promy, które pływają do szwedzkiej Karlskrony. Planowana Droga Czerwona będzie się składała z trzech odcinków o łącznej długości 9 km. Od węzła Gdynia-Chylonia do węzła Kwiatkowskiego, od węzła Kwiatkowskiego do węzła Ofiar Grudnia 70 oraz od węzła Grudnia 70 do węzła Terminal Promowy. W pierwszej kolejności realizowany będzie odcinek pierwszy. Po około 1,5 km od węzła Gdynia-Chylonia planowany jest kolejny węzeł drogowy o wstępnej nazwie Dolina Logistyczna, gdzie nowa trasa łączyłaby się również z planowaną obwodnicą północną aglomeracji trójmiejskiej w stronę Redy. Droga Czerwona w tym miejscu będzie skręcała w prawo w kierunku portu Gdynia, a nowa trasa w stronę Redy ma odchodzić w stronę północno-zachodnią. Po 2,5 km droga przetnie się z istniejącą trasą Kwiatkowskiego, gdzie jest już również wybudowany węzeł drogowy. Miejsce to będzie wymagało jednak przebudowy. Tutaj warto wspomnieć, że w planach jest budowa portu zewnętrznego w Gdyni. Jeśli Droga Czerwona nie powstanie, to budowa portu można powiedzieć, że nie ma sensu. Obecnie jest już problem, kiedy w godzinach porannych przypływa prom Stand Line i wszystkie ciężarówki wyjeżdżają na ulicę Polską oraz Janka Wiśniewskiego. Pierwszy odcinek trasy ma szansę powstać do około 2032 roku, natomiast kolejne na ten moment nie wiadomo kiedy. Kolejna planowana trasa to obwodnica północna aglomeracji trójmiejskiej, w skrócie OPAT. Jej zadaniem ma być odciążenie obecnej drogi wojewódzkiej 468, czyli byłej DK6 z Gdyni przez Rumię do Redy i Wejherowa. Droga 468 jest co prawda drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, ale jest źle wytyczona i zaprojektowana. Trasa przebiega przez środek gęsto zurbanizowanego terenu i odbiega znacząco od współczesnych trendów związanych z projektowaniem dróg.
Na odcinku zaledwie 10 km od skrzyżowania z obwodnicą trójmiejską do skrzyżowania z drogą 216 w Redzie jest 20 sygnalizacji świetlnych, czyli średnio jedna wypada co 500 metrów. Poza tym znajdują się na niej przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetnej oraz bardzo niebezpieczne wyjazdy z posesji. Droga została wybudowana w latach 70. XX wieku i na tamte czasy była nowoczesną trasą. Jednak teraz jest już zupełnie niedostosowana do obecnych warunków. Według pomiaru ruchu z 2020 i 2021 roku natężenie na jej poszczególnych fragmentach wynosiło pomiędzy 40 a 50 tysięcy pojazdów na dobę. Po otwarciu rok później trasy kaszubskiej tranzyt w kierunku Koszalina i Szczecina przeniósł się wprawdzie na S6, jednak zdecydowaną większość natężenia na byłej DK6 stanowił i nadal stanowi bardzo duży ruch lokalny oraz aglomeracyjny. Budowa drogi ma na celu sprawne połączenie północno-zachodniej części województwa pomorskiego z metropolią oraz stworzenie dogodnego tranzytowego ciągu komunikacyjnego dla ciężkich pojazdów chcących udać się m.in. do portu. Inne cele to usprawnienie dojazdu do atrakcyjnych turystycznie terenów Półwyspu Helskiego i Pobrzeża Kaszubskiego, zmniejszenie uciążliwości ruchu tranzytowego w centrach miast Gdyni, Rumi i Redy. Planowana trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy z możliwością poszerzenia do trzech pasów. Natomiast jej długość to około 14,5 km. Trasa w zależności od wariantu będzie miała 6 lub 8 węzłów. Via Maris to planowana całkowicie nowa trasa z Redy przez Puck i Władysławowo do Jastrzębiej Góry. Nowa droga ma mieć około 35 km długości i ma stanowić alternatywę do zatłoczonej wakacji trasy 216 z Redy do Władysławowa i Jastrzębiej Góry. Odcinek do Władysławowa ma być realizowany jako droga główna przyspieszona w przekroju dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu, natomiast z Władysławowa do Jastrzębiej Góry w przekroju jednojezdniowym. Ruch turystyczny to jedno, ale nowa trasa docelowo może uruchomić również kolejne tereny inwestycyjne, które potrzebują dobrego skomunikowania. Warto tutaj nadmienić jako ciekawostkę, że w rejonie, gdzie planowany jest nowy przebieg trasy, w okolicach wsi Chłapowo, Mieroszyno, Swarzewo i Zdrady, znajdują się pod ziemią olbrzymie złoża soli potasowej i kamiennej. Mówi się również o miedzi. Mogłoby to mieć potencjalny wpływ na decyzję o budowie tej drogi. Stąd zainteresowanie tym rejonem przez KGHM. Obwodnicę północną aglomeracji trójmiejskiej oraz Via Maris, mimo że omówiłem jej oddzielnie, to można traktować jako jedną wspólną trasę. Nowa Kielnieńska to kolejna planowana droga długości raptem 3 km, która w znaczny sposób zmieniłaby układ drogowy w tej części Gdańska i Gdyni. Trasa ma połączyć wybudowany węzeł Chwaszczyno na połączeniu S6 z S7 z węzłem Gdańsk-Osowa na terenie S6. Przebieg trasy jest znany od dawna i w tym miejscu pozostawiona jest rezerwa terenowa. Trasa miałaby dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Celem jest usprawnienie ruchu samochodowego pomiędzy obwodnicą Trójmiasta a obwodnicą metropolitalną oraz zmniejszenie ruchu tranzytowego na obecnej ulicy Kielnieńskiej. W ramach budowy ma powstać również węzeł przesiadkowy przy nowym przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdańsk-Kukawka. Przystanek znajdować ma się w tym miejscu. Pierwszym krokiem do realizacji inwestycji będzie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Droga zielona. W 2012 roku oddano do ruchu jedyny jak do tej pory odcinek drogi zielonej od Alei Niepodległości do ulicy Władysława Łokietka w Sopocie o przekroju dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu. Ten fragment powstał z myślą o hali sportowej Ergo Arenie, która powstała dwa lata wcześniej po to, żeby tysiące samochodów po koncercie czy meczu miało dogodne połączenie z główną osią północ-południe Trójmiasta, czyli ulicą Niepodległości w Sopocie i Grunwaldzką w Gdańsku, a nie przebijało się przez osiedla mieszkaniowe, jak do tej pory to miało miejsce. W 2015 roku doszło do głosowania w Radzie Miasta nad sporządzeniem dokumentacji do Unii Europejskiej celem uzyskania dofinansowania na realizację tzw. północnej ramy Gdańska, czyli ulic Nowej Kielnieńskiej, tunelu pod Pachołkiem oraz Drogi Zielonej. Łącznie miało to być 2 miliardy złotych. To był okres prawdziwego boomu drogowego w okolicach Gdańska. W budowie był tunel pod Martwą Wisłą. Niedawno oddano południową obwodnicę w ciągu S7. Radni liczyli, że uda się za jednym razem zbudować całą, jak gdyby, obwodnicę Gdańska, jeśli można tak powiedzieć, najlepiej całkowicie bezkolizyjną. Głosowanie skończyło się wynikiem 14-13 za sporządzeniem niezbędnej dokumentacji.
Koszt dokumentacji dla drogi zielonej, tunelu pod Pachołkiem i Nowej Kielnieńskiej miał wynosić 150 milionów złotych. Miasto liczyło na to, że zapłaci za to państwo. W głosowaniu w 2016 roku nad poprawkami do budżetu Sejm odrzucił wpisanie do budżetu tej kwoty na sporządzenie dokumentacji dla tych dróg. To była ostatnia szansa, żeby droga zielona powstała jako dwujezdniowa bezkolizyjna. W 2016 roku miasto Gdańsk zaczęło mówić o zmianie myślenia na temat drogi zielonej i zaproponowało zielony bulwar, czyli drogę jednojezdniową z przejściami dla pieszych, sygnalizacją i torowiskiem tramwajowym. W studium zagospodarowania przestrzennego do 2045 roku, wydanego w roku 2017, poinformowano, że rezerwa na drogę zieloną pozostanie niezabudowana, ale typ drogi zostanie narzucony jako miejska. Z innych dróg w regionie, o których warto wspomnieć, jest na pewno planowana trasa do przyszłej elektrowni jądrowej w Lubiatowie w gminie Choczewo. Nowa trasa będzie drogą krajową, która zacznie się na budowanym właśnie węźle Łęczyce w ciągu drogi ekspresowej S6. Droga będzie przebiegała w kierunku północnym, mniej więcej w takiej lokalizacji. Trasa będzie jednojezdniowa o parametrach klasy głównej ruchu przyspieszonego. W przyszłości planowane jest przedłużenie budowanej obwodnicy Żukowa do drogi wojewódzkiej nr 211 według wariantu W2. W tym miejscu ma powstać węzeł drogowy, a na końcu trasy rondo. Ostatnią drogą, którą omówię, jest trasa odbudowanego węzła Miszewo w ciągu obwodnicy metropolii trójmiejskiej do lotniska w Gdańsku. Podpisano już umowę na sporządzenie studium korytarzowego, czyli wariantów przebiegu nowej trasy. Główne założenie jest takie, by połączyć lotnisko z węzłem Miszewo na obwodnicy metropolii Trójmiasta. Celem trasy jest ułatwienie dojazdu do zakładów w rejonie gdańskiego lotniska. Połączenie węzła Miszewo z lotniskiem ma również wyprowadzić ruch tranzytowy z Banina. Oprócz tego na drogach krajowych w województwie pomorskim planowana jest budowa obwodnic Słupska i Koblenicy w ciągu DK21, Starogardu Gdańskiego oraz Czerska na DK22, Człuchowa w ciągu dróg 22 oraz 25, a także Ględowa i Jęcznik Wielkich na DK25. W ciągu DK55 planowane są obwodnice Sztumu, Gardei oraz Kwidzyna. Według mojej wiedzy nie ma natomiast na razie żadnych planów realizacji obwodnicy Malborka w ciągu DK22, mimo że został już zaproponowany jej przebieg i wykonane całkiem zaawansowane prace projektowe. Na końcu dodam dwa słowa o numeracji. W mojej opinii docelowy przebieg S6 i S7 nie do końca jest logiczny. Uważam, że autostrada A1 powinna być dociągnięta w śladzie budowanej obwodnicy metropolii trójmiejskiej do portu w Gdyni. Ostatni fragment o niższych parametrach byłby oznakowany po prostu jako DK1. Droga S6, a najlepiej A6, kończyłaby się wtedy na węźle Chwaszczyno. Natomiast S7 zaczynałaby się na węźle Gdynia-Wielki Kack i po istniejącej obwodnicy trójmiejskiej dochodziłaby do węzła Gdańsk-Południe i dalej, najlepiej jako A7, prowadziłaby obecnym śladem w kierunku Warszawy. A jedynki nie można poprowadzić po obecnej obwodnicy, bo droga nie spełnia wymagań nawet dla drogi ekspresowej. Obwodnica metropolii trójmiejskiej będzie drogą o nieporównywalnie lepszych parametrach i to ją numeracja oraz oznakowanie powinny sugerować jako główną trasę tranzytową. Należałoby również rozważyć, czy obwodnica północna aglomeracji trójmiejskiej oraz Via Maris nie powinny być drogami krajowymi. W takiej sytuacji droga nr 7 mogłaby biec do Władysławowa, a droga nr 1 do portu w Gdyni lub na odwrót. Dziękuję za uwagę. Film pomogły mi zrobić następujące osoby, za co im serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.